Dzień dobry. Dzisiaj będzie słodki odcinek. Zapraszam na deser serowy z rumem. Aby go przygotować, potrzebujemy żółtka, cukier, rum, bardzo dobrze zmielony biały ser, tłusty, śmietankę 30%, zimną, pamiętajcie, świeżo startą skórkę z cytryny i owoce świeże. Ja dzisiaj będę używała melona, borówek i maliny. To do dzieła. Żółtka wrzucam do miski i w większej misce utrę je teraz z cukrem. Żółtka ucieramy z cukrem na gładką, jasną masę. I ucierając dolewamy trochę rumu. Miksujemy chwilę, jakieś 2 minuty. Mamy już ładną, gładką masę serową. Do masy dodajmy startą skórkę z cytryny. I wymieszajmy oczywiście. I pozostało nam jeszcze ubicie śmietanki na sztywno. Pamiętajcie, że musi być zimna, żeby się dobrze ubiła. Ciepłej nie uda wam się po prostu ubić. Śmietanę mamy pięknie ubitą i przekładamy ją teraz do masy serowej. Mieszamy dokładnie i całość przekładamy do naczynia prostokątnego bądź kwadratowego, które będzie można włożyć do zamrażalnika. Ładnie gładzimy powierzchnię i tak przygotowaną masę wkładamy na 2-3 godziny do zamrażalnika. Masa serowa była w zamrażalniku 3 godziny. Teraz będziemy kroić ją już na kawałki i zaraz zjadać. Wyjmujemy kawałek naszego zmrożonego deseru i kroimy na mniejsze kawałki. Dodajemy świeże, schłodzone owoce. Tak przygotowany deser to idealne danie na letnie, upalne dni. Ja zajadam, wy też zabierajcie się za przygotowywanie go i jedzenie. Jak widzieliście, jest naprawdę bardzo proste w przygotowaniu. Cześć!